Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl i dzisiaj zapraszam Was na test oraz oczywiście na recenzję karty graficznej. Tym razem jest to konstrukcja HISA, natomiast nie byle jaka, ponieważ dzisiaj przetestujemy sobie najnowsze karty graficzne od AMD oznaczone symbolem R9280X. Zapraszam. No i proszę, moi drodzy, mamy jak nic najnowszego Radeona kolejnej generacji na pokładzie i w naszych testach, a mowa oczywiście o R9, tym razem jest to wersja 280X, czyli ta jeszcze nie najbardziej topowa, natomiast od niej będzie tylko szybsza 290, czy mocniejsza 290. My dzisiaj testujemy 280. Słuchajcie, to jest cały czas, co prawda, układ oparty na rdzeniu TiT, architektura GCN, natomiast choć parametry są bardzo zbliżone, bo tutaj mamy cały czas 2048 jednostek cieniujących, 3 GB pamięci typu GDDR5 z szyną 384-bitową, to tak naprawdę jest tutaj naprawdę wiele usprawnień, które, jak zobaczycie po naszych testach, przekładają się i to zdecydowanie na zupełnie inny odbiór tej karty i na fakt, że tej karty w zasadzie kotletem w żaden sposób nazwać nie można. Co do tej autorskiej wersji HISA, którą dzisiaj testujemy, to jak widzimy, mamy tutaj przede wszystkim układ chłodzenia oparty o dwa wentylatory, duży aluminiowy radiator, 5 niklowanych rurek cieplnych, z czego część to są konstrukcje 6 mm, a część 8 mm. Jeżeli przyjrzymy się karcie dokładniej, to widzimy tutaj również element, który pozwala nam, czy chłodzi nam sekcję zasilania, jak i pamięci, ale jednocześnie, co też doskonale widać, zwłaszcza z drugiej strony, usztywnia nam całą konstrukcję, ponieważ sama karta jest dosyć długa. Ona co prawda zajmuje tylko 2 sloty na naszej płycie głównej, natomiast jeżeli weźmiemy jej długość całkowitą od śledzia do jej końca, to zobaczcie, konstrukcja ma blisko 30 cm. Tak więc to nie jest karta mała. Całość chłodzenia zamknięta jest w aluminiowej obudowie, która sprawia naprawdę bardzo dobre wrażenie. Jeżeli chodzi o komunikację z komputerem, to mamy tutaj oczywiście slot PCI Express RAZ 16 w standardzie 3.0. Mamy również 2 mostki pozwalające łączyć te karty w konfigurację Crossfire. Co do zasilania, już Wam pokazuję, karta wymaga podłączenia wtyczek 2 8-pinowych. Natomiast jeżeli chodzi o wymagany zasilacz, to tutaj ja zalecam jednostkę 550W, natomiast 500 starczy na styk. O tym kilka słów w podsumowaniu. Jeżeli chodzi o PCB, to akurat ta wersja ma niebieskie, natomiast pamiętajcie, że praktycznie nie ma wersji referencyjnych tej karty. Co do wyposażenia w porty, to tutaj mała odskocznia od GTX-ów serii tam 700, które ostatnio dosyć często testowaliśmy. Mamy jeden port DVI, pełnowymiarowy port HDMI oraz 2 razy mini display port. Tak więc tutaj to wyposażenie jest troszeczkę inne i myślę, że usatysfakcjonuje większość użytkowników. Rdzeń karty graficznej traktowany jest zegarem 1050 MHz, a pamięci efektywnie 6000, co daje nam fizyczne traktowanie na poziomie 1500 MHz. No i rozpoczynamy to, na co wszyscy czekają, czyli na testy praktyczne. Zaczniemy już tradycyjnie od pomiarów temperatury, od pomiaru sonometrem głośności pracy karty graficznej oraz sprawdzimy sobie, ile prądu pobiera cały zestaw. Myślę, że rozpoczniemy od testu głośnościowego. Mamy chłodzone pasywnie chłodzony procesor. Wszystkie pozostałe wentylatory w obudowie tradycyjnie powyłączane. Sonometr umieszczony w odległości 30 cm od karty graficznej na jej wysokości. Ja się teraz wyciszam i zobaczymy, jak głośna jest karta przy zestawie nieobciążanym. Decybela, tutaj też te wartości się dosyć często przewijały, była to wartość najniższa. Teraz rzućmy okiem na pobór prądu bezpośrednio z gniazdka. Jak widzicie, 86 W z małym hakiem, niecałe 87. No i temperatury. Zestaw tutaj już jest od dłuższego czasu uruchomiony, tak więc tutaj też nie ma żadnych skoków. Zobaczcie, że temperatura minimalna to jest temperatura jednocześnie aktualna, czyli 35 stopni Celsjusza. Jak widzimy, karta graficzna jest tutaj od dłuższego czasu obciążana. My na początek posłuchamy sobie, jak głośna jest to konstrukcja, a za chwilę zobaczymy też temperatury.
47,7 dB, natomiast teraz zobaczymy sobie tutaj temperatury, zobaczymy programem MSI Afterburner, także tutaj sobie fiur marka od razu zminimalizujemy i zobaczcie, temperatura maksymalna 71 stopni Celsjusza, przy temperaturze otoczenia 24 stopni to jest bardzo dobry wynik. No i od razu zobaczmy pobór prądu, ale już przez całą platformę, to jak widzicie 479 W z małym kawałkiem, czyli niecałe 480 W. No i drodzy, zaczynamy testy praktyczne, takie bardziej związane, że tak powiem, z grami, choć na pierwszy ogień, jak widzicie, syntetyki. Tutaj zawsze na portalu znajdziecie przynajmniej dwa, czyli 3D Mark Firestrike oraz 3D Mark 11. Na początek idzie ten Firestrike, jego wyniki zobaczcie sobie na naszym portalu, natomiast wyniki z takich testów są bardzo dobrym odniesieniem do wydajności ogółu kart. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy bardzo ujednoliconą metodykę testową, mamy cały czas ten sam przebieg, mamy cały czas dokładnie to samo się dzieje w teście, dzięki czemu te wyniki są o wiele bardziej ze sobą porównywalne, nawet niż z jednego oczywiście testu z gry, gdzie mam cały czas ten sam moment, cały czas taki sam przebieg rozgrywki. Natomiast oczywiście nie jest to oddanie 100% wydajności samej karty graficznej w grach, ponieważ tutaj o wiele więcej zależy tak naprawdę od optymalizacji poszczególnych gier. Nieraz się o tym już przekonaliśmy. Natomiast taki test da już nam ogólne pojęcie o wydajności całej jednostki. Rozpoczynamy sobie testy z gier. Tutaj weźmiemy na warsztat Battlefield 3. Multiplayer zobaczmy na ustawienia grafiki. Full HD 120 Hz i Ultra, jeżeli chodzi o szczegółowość. Wznawiamy sobie naszą rozgrywkę. Zobaczymy gdzieś tutaj od razu dostać się do akcji. Tradycyjnie w lewym górnym narożniku widzicie ilość generowanych klatek na sekundę przez naszą kartę graficzną. Tu pewnie stąd spadnę zaraz, jak znam życie. Zobaczcie, cały czas mamy powyżej, ze spokojem powyżej 50 klatek na sekundę, często nawet jest powyżej 70-80, a teren jest otwarty. A, chciałem na twardziela, ale się nie udało. Ja teraz rozpocznę sobie pomiar, zaraz po odrodzeniu praktycznie. I do Was wracam już potem z wynikami, które oczywiście znajdziecie na portalu. I zaraz będzie podsumowanko. No i czas na podsumowanie naszych testów oraz recenzji nowej karty RGB 280X od AMD. Konstrukcja, którą testowaliśmy, to konstrukcja niereferencyjna HISA, oparta tutaj o bardzo ciekawy układ chłodzenia i od wyników termicznych zacznę. Przede wszystkim ta karta może pochwalić się naprawdę niskimi temperaturami. Jeżeli chodzi o głośność pracy tego układu, to tutaj mamy konstrukcję, która gdzieś tam do góry się przewija, natomiast do tej, powiedzmy, ścisłej czołówki jeszcze troszeczkę jej brakuje. Zobaczcie, że identyczny wynik jak ta karta osiągnęła karta GTX 760 WinForce 3 od Gigabyte'a z 4 GB pamięci RAM na pokładzie. Tak więc moim zdaniem nie jest tutaj źle, a temperatury były na naprawdę bardzo przyzwoitym poziomie. Pamiętajcie jeszcze o jednym, że my temperatury testujemy na programie firmy, który non-stop na 100% obciąża nam kartę graficzną. W grach ta temperatura jest jeszcze niższa, nawet jak gramy w bardzo wymagające produkcje. Teraz może się troszeczkę cofnę co do architektury samego rdzenia. Chociaż tutaj cały czas mamy GCN, cały czas mamy Tahiti, to pamiętajcie przede wszystkim o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tu już mamy zaimplantowaną obsługę Mantle. Ta technologia, która przede wszystkim kojarzy Wam się na pewno z konsolami, trafiła również do kart desktopowych. I powiem Wam, że już naprawdę z dużą dozą ciekawości oczekuję na gry, które będą również obsługiwały właśnie Mantle, a Battlefield 4 będzie chyba pierwszą, jak się nie mylę, z takich gier. Zobaczymy, jak tu będzie wyglądała wydajność tej karty. No i teraz wydajność na chwilę obecną. Moi drodzy, ta karta bez problemu jest w stanie powalczyć z dotychczas topową konstrukcją AMD, czyli Radeonem HD7970. Oczywiście mówię tutaj o kartach jednoprocesorowych. W przypadku konkurencji z zielonymi czy z Nvidia, to choć cena, sugerowana cena detaliczna tej karty to 1149 zł, no to mamy tutaj zdecydowanie wyższą wydajność niż konkurencyjna 760. Praktycznie na chwilę obecną Nvidia nie może rywalizować w tej cenie z AMD. AMD po prostu Nvidia deklasuje. I co ciekawe,
to choć ta konstrukcja bardzo Wam tutaj pewnie może przypominać właśnie 7970, to zobaczcie jeszcze na ostatnie wykresy w naszej tej części tekstowej, gdzie mamy pobór prądu. Od Radeona 7970 tą kartę dzieli 40 W poboru prądu. Mowa o całej platformie. Na korzyść nowej karty graficznej. Mamy taki sam procesor, te same taktowania, więc ta różnica wynika tylko i wyłącznie z większej oszczędności, jeżeli chodzi właśnie o A9-280X. Jak widzicie, mimo że mamy tutaj kartę, która cały czas jest oparta o układ Tahiti, jest on zdecydowanie przeprojektowany, zoptymalizowany i jest w stanie AMD tutaj z niej wycisnąć zdecydowanie więcej. Mamy wyższą wydajność przy bardzo przyzwoitym poborze prądu. Ta karta, chociaż jeszcze nie jest topową wersją, może już rywalizować z dotychczas topowymi jednostkami AMD. Mowa o układach jednoprocesorowych. W przypadku konkurencji z Nvidia 760 na chwilę obecną jest deklasowana pod względem wydajności. Natomiast 770, która tutaj walczy i niejednokrotnie wygrywa z A9-280X, jest zdecydowanie droższa. Tak więc w przypadku Nvidia na pewno tylko niewielka obniżka cen nie wystarczy, żeby powalczyć jak równy z równym. Ja czekam na odpowiedź Nvidia. Na chwilę obecną ta karta, te układy, to jest mój lider, jeżeli chodzi o karty graficzne dla graczy. A Was zapraszam oczywiście do recenzji tekstowej, po więcej i do zobaczenia w następnych filmach.